Witam Was, z tej strony Macintosh, a to kolejny odcinek z serii Let's Play Child of Light. I moi drodzy, zagłębmy się w to, co jest przed nami, czy raczej jak to woli, w nieznane. Chociaż ja i tak przewiduję, tak jak mówiłem wcześniej, że najprawdopodobniej tutaj będzie już świątynia Słońca. A tym samym walka z naszą przyrodnią siostrą Nox. Tak poza tym chciałem sprawdzić jedną rzecz, moi drodzy. Chciałem sprawdzić jedną małą rzecz. Jesteśmy w Morzu Cynabel. Jesteśmy dokładnie w lokacji, która nazywa się The Gate of the Sun, czyli Brama Słońca. Czyli tak jak mówiłem, jesteśmy na przedpolach Świątyni Słońca, jeżeli takowa rzecz istnieje, ale z tego co ja rozumiem do tej pory, to jest Świątynia Słońca i Świątynia Księżyca, więc najprawdopodobniej gdzieś tutaj będzie Świątynia Słońca, która znajduje się pod wodami, pod wodą, tak, pod wodą Morza Cynabel. I spójrzcie, no jeszcze troszeczkę się okazuje, że tej lokacji jest przed nami, bo do tej pory chyba znaleźliśmy wszystkie pyły gwiezdne oraz wszystkie skrzynki, jakie to moglibyśmy znaleźć. I zobaczcie, skrzynek znaleźliśmy dopiero 72 z 97. Wow, to naprawdę dużo, ale mamy już prawie wszystkie stardusty. Poza tym Piskan Village również zalicza się do tej lokacji i Flooded Lands, to wejście od strony Zapomnianej Wieży, również znajduje się w lokacji Cynabel Sea, więc no, w sumie to jest dość duży obszar, jakby nie patrzeć. Jednakże zauważyłem jedną rzecz, o której muszę Wam powiedzieć. Nasza przygoda zaczęła się od starego, znaczy od tego oto altar. Altar to była kapliczka. Od kaplicy, czy też, przepraszam, od ołtarza. Od ołtarza Machtdilów, czy jakby to tam czytać. I musieliśmy udać się do starego klasztoru. Ze starego klasztoru później wracaliśmy w tą stronę. Poszliśmy tutaj, do Capilli Village. Potem udaliśmy się do Plains of Rumbert, a dokładnie do Windwheels. Okej, okay, fajnie. Potem udaliśmy się do Town of Bolemus Populi, z niego do Temple of Moon, z niego do Forgotten Tower, z niego do Piskan Village. Zobaczcie, że rzeka płynąca przez Starą Lemurię pokazuje naszą drogę. I w sumie nie wiem, czy to jest nawet rzeka, bo zobaczcie, idzie tu i tutaj nagle jest przerwane, tak jakby to była droga, którą my się poruszamy. Zastanawiam się, czym jest ta Isle of Neredia. Może się to dowiemy, albo dostaniemy to w postaci jakiegoś DLC, albo istnieje też możliwość, że tam udamy się, aby walczyć ze złą królową. Chociaż tutaj są jeszcze jakieś, zobaczcie, wieżyczki, wieże w klifach Erin, gdzie nie zdobyliśmy jednego stardusta i dwóch skrzynek nie otworzyliśmy, jednakże nie za bardzo mnie to rusza, że tak powiem. Nie znalazłem wszystkiego, ale tak jak mówiłem, nie za bardzo mnie to rusza. I wow, kolejna fajna lokacja. Dużo rzeczy tutaj i mieliśmy jakiś dziwny błąd graficzny, no ale chyba już go pokonaliśmy. Jen. This gate to the Sun Palace goes. Aha, czyli nie do Świątyni Słońca, tylko Pałacu Słońca. Przepraszam, czyli mamy Pałac Słońca, moi drodzy. It's never been shut before. In the blue, do we see any clues? Well, here stand the explorers four. Czterech odkrywców Lemurii, bo tak się nazywają. Darkness, this gate five. To open it, we need the solar eclipse. Czyli musimy wszystkie, potrzebujemy zaćmienia księżyca. To jest pytanie, zaćmienie solar eclipse, czyli zaćmienia słońca, aby otworzyć te bramy, potrzebujemy, jak to powiedziała Aurora. Czyli prawdopodobnie od tej strony będziemy musieli używać, rozświetlać poszczególnych. Nie wiem, czy w dowolnej kolejności możemy, czy musimy od pełnego do zaćmienia. Jeżeli będzie to działać w stronę od pełnego słońca do zaćmienia, to tak zrobię, ale
Ale tutaj coś jeszcze jest, moi drodzy. To oczywiście, bez eksploracji nie dałoby się zrobić. Tumbled Sapphire, z których bardzo się cieszę. Z których nawet bardzo. I Antidotum. Antidotum może się przydać. Szczególnie, że... Okej, okay, skille. Nie skille, tylko kuli. Boże święty. Czyli tak, co możemy zrobić? Brilliant Amethyst, ty już masz, więc nie będzie ci potrzebny. Facet Sapphire. Kto używa Brilliant Sapphire? Facet Water on Fire. Patrzę, co jeszcze możemy zrobić tutaj. Ale, co możemy jeszcze zrobić? Coś chciałbym zrobić na pewno. Facet Diamond. Facet Tourmaline. Wiecie co? Nie mamy turmalinu. Co jest potrzebne, żeby stworzyć turmalin? Szafir i szmaragd. Szafir i szmaragd. Ej, to nie będzie za dobre, ale mamy wystarczająco dużo szmaragdów, że jeżeli ktoś używa szmaragdu, czyli nasza Rubella tylko. Tylko Rubella w sumie używa w atakach. Więc okej, okay, wyekwipujmy, znaczy nie ekwipujmy, zdezekwipujmy to. Mamy jeden Facet Emerald. Powinno się udać za pierwszym razem, więc wiecie. No właśnie. Brilliant Emerald, proszę bardzo, zrobiony. Done. Kolejna postać wywindowała. Czego potrzebuję, żeby stworzyć Spinel? Ponieważ mamy jeszcze jeden Spinel, tak? To wszyscy zauważyli zapewne. Tylko wyekwipujmy najpierw Rubelli. Brilliant Emerald, żeby miała. Onyx. Onyx czy... Onyxa potrzebujemy. Onyx to jest ametyst, cytryn i turmalin. Potrzebujemy facet onyx. Facet onyx. Mamy jeszcze jednego może. Mamy cztery takie. Czyli będziemy potrzebować jednego takiego. Mamy facet cytryn jeden w zapasie. Czyli cytryn byśmy mieli. Turmalin. Nie mamy turmalinów. A turmaliny, żeby stworzyć, potrzebujemy szafirów. Żeby stworzyć ametysty, również potrzebujemy szafirów. Mamy niedobór szafirów, moi drodzy, i to się niestety teraz odbija na nas negatywnie. Tak, bo nawet żebyśmy mogli stworzyć spinel, to potrzebujemy diamentu i onyxu. Diament to są wszystkie pojedyncze. Facet Diamond, Tumble Diamond, kurde. No nie jesteśmy w stanie nic zrobić na chwilę obecną. Nie jesteśmy w stanie w żaden sposób stworzyć czegokolwiek. Nawet turmalinu dla Ongusa na najwyższym poziomie. Wow, to trochę boli. To trochę boli. Mamy niedostatek tych kryształów i naprawdę, znowu mówię pewnie to samo, ale to jest dość wysoki problem. Jeżeli spojrzycie do inwentarza, my mamy od cholery jeszcze więcej niektórych eliksirów, a ja ich nie używam, bo nie są mi przydatne, tak? Co to znaczy? To znaczy mniej więcej tyle, że co? Że ja potrzebuję, ja bym wolał je wymienić na jakieś kryształy, niż żeby trzymać je i nie użyć w ogóle. Wiem, mógłbym zdobyć te kryształy, wracając do innych lokacji w grze i po prostu grindując moby jak popieprzony, do tego stopnia, że pewnie bym osiągnął najwyższy level w tej grze. Ale nie na tym rzecz polega, więc wiecie. Dobra. A to w taki sposób działa. Dobra. To jest... To... Wow, dobra, chwila. Nie łapię troszeczkę tej zagadki. Musimy je w taki sposób ułożyć, czyli co? Najpierw muszę pełnię księżyca. Już widzę. Boże, ta zagadka jest prostsza niż mogłaby się wam wydawać. Spójrzcie. Mamy cień tej, oto, jak ona się nazywa? Harfy, tak? Tutaj jest ta harfa. Perhaps there's an order like a song.
Czyli nie od tej strony, tylko w drugą stronę. To może mieć sens. To jest coś takiego. Dobra. The first one is lit. The path, the eclipse. That must be it. Dobra, rozumiem. Czyli eclipse. Czyli nie chwila. Eclipse to jest zaćmienie. Czy pełnia. Nie, twilight. Kurde, teraz nie pamiętam. Dobra. Ale wiemy, że musimy od lewej do prawej. Czyli następną rzeczą będzie to. Potem po tym będzie... To, a gdzie to jest? Tu jest. I teraz harfa. Czterej wielcy eksploratorzy Lemurii. W tym Erin, jedną znam, jedną jest Erin na 100%. Więc wiem, że jednym z nich jest też, że któryś z nich to jest Rambert, ale nie powiem wam, który był, nie wiem. Ale na pewno to jest Erin. Więc... Albo to jest Erin. Nie, to jest Cynabel, bo jego sekret szukaliśmy i on był tutaj zaprezentowany. Czyli to jest Erin, to jest Cynabel, czyli to jest Rambert, a czwarta osoba, nie wiem, kim ona jest. Ale okej, do Pałacu Słońca. Wow, wygląda ładnie ta lokacja. I mam nadzieję, że nie będzie krótka. Perwersyjnie krótka, bym powiedział. Tylko będzie jakąś ładną właśnie lokacją, w której będzie troszeczkę do znalezienia. Kolejna złota skrzynka. Już wiemy, gdzie jest chociaż. I teraz moje pytanie. Mapa Lemurii. Wrota Słońca. Jesteśmy bardzo, bardzo głęboko pod morzem. I teraz to są albo kryształy, albo lód. I posłuchajcie muzyki. Muzyka nie jest przyjazna w tym miejscu, co oznacza jedno. Czuję kłopoty i czuję, że to miejsce będzie totalnie taką twierdzą zła. Twierdzą ciemności. Będzie to tak ufortyfikowane po tym, jak Kropeskeum, czy jak się nazywała ta nasza poprzednia siostra, jak ją łatwo pokonaliśmy, to coś czuję, że tutaj po prostu będzie bardzo, bardzo źle. Ale to są kryształy lodu, jest wszystko zamarznięte i to wszystko jest chyba wykonane z lodu, więc... Wow! Gratuluję pomysłu! Naprawdę gratuluję pomysłu osobie, która designowała ten poziom. Jest naprawdę przepięknie, szczególnie teraz miejsce, w którym walczymy. I to było głupie, co przed tym zrobiłem, ale okej. Ty, mój drogi Finie, niestety, ale musisz nas opuścić. I Jen na początku. A dlaczego? Bo Jen może w tym momencie użyć paraliżu na wszystkich przeciwników. Zauważcie, mamy nowego przeciwnika. Mamy kamiennego gryfa, który nie wiem, co może nam zrobić, ale okej. Więc najpierw Jen użyje paraliżu na wszystkich, a Aurora użyje Starlightu na wszystkich na drugim poziomie. Paraliż. Dokładnie. I teraz 49, ten jest odporny na światło. Więc teraz, moja droga Jen, zmieniasz się na Ongusa. Ongus używa Kategida Cliff na drugim poziomie na tym cholerstwie. 281. Aurora używa Slasha. Nie, bo to jest ponury żniwiarz, więc to na nim nie zadziała. Starlighta na trzecim poziomie na nim. Ongus, znowu zamienimy Ongusa na Vulnerable to Light, czyli go już pokonaliśmy. Ongusa zmienimy na Jen. A dlaczego? Bo Jen w tym momencie może użyć... Nie może użyć paraliżu, bo mam za mało punktów many, bo TOS używa 28. Wow, bardzo dużo. Jeżeli znajdziemy jeszcze jakiś Magic Points Stardust, to wtedy damy go Jen, ponieważ ma go ona za mało. Ale użyjemy paraliżu ponownie. Paraliż. Właśnie. Ty użyjesz Auroro Slasha, najzwyczajniejszego.
jako że zablokowaliśmy go w paraliżu w czasie kastowania, no to to nie zadziała. Backward slam, spróbujemy co to robi. 100. Uderza za 100 i przesuwa w tył na linii czasu, więc to może być dobre. I zadaje też obrażenia, więc jest jako tako atakiem. Bałem się, że może to nie być atakiem. I teraz pytanie. Tędy na razie nie pójdziemy, bo widzę, że to jest zamknięte. I teraz będzie to albo zagadka. Nie, to nie jest zagadka, ale czy to jest czasowe? To jest czasowe. Dobra. Udało się. Chociaż myślałem, że się nie uda. Bo trochę tutaj zdupiłem, że szedłem po ziemi. Ale na razie nie w tamtą stronę. Ciebie oślepmy. Zabierzmy skarb. Z tej skrzynki. Tumbled Tourmaline. Zaczyna być dobrze. Quicken Elixir. Dobra, kolejny elixir, który nam się nie przyda. I kolejny przeciwnik, którego zaskoczymy. No a niestety. Lodowe geodudy. Pamiętam, jak ich nazywałem. To są lodowe teraz geodudy. Wcześniej były ogniste, wcześniej były zwykłe, teraz lodowe. Kawałki lodu żywe. W sumie można by było tak powiedzieć. W tym momencie ty, Aurora, się w ogóle nie przydasz. Na chwilę obecną. Więc wymienimy cię na Fina. Fin użyje prądu, bo to są lód. Pamiętajmy, to jest lód. Ale lód jest tutaj jako element wody, a element wody w tej grze jest słaby przeciwko prądowi, więc użyjemy tego, żeby skastował na wszystkich. Zaś ty, moja droga, użyjesz również ataku, którego nie możesz użyć. Teraz będziesz mogła go użyć, dziękuję. Paraliż na wszystkich. Ciebie będziemy spowalniać, żebyś nie zaatakował nas przez przypadek. Sparaliżowany. I teraz jeszcze raz użyjesz Lightning Strike'a na wszystkich, czyli uderzenia piorunem na wszystkich. A nasza droga Jen zmieni się na Ongusa. I Ongus użyje Kategida Cliff na wszystkich. Spróbujemy. Spróbujemy użyć Kategida Cliff na wszystkich. Ci dwaj pokonani, więc Kategida Cliff pojedynczy byłby znośny. I teraz Finn. Ty już się nam nie przydasz, więc zmienimy cię z powrotem na Aurorę. Aurora może użyć Slasha, najprostszego z ataków. 185. Nie są tacy silni przeciwnicy, ale jak widzicie, trzeba troszeczkę pokombinować, żeby ich pokonać. Aurora wylewelowała, Finn wylewelował, dużo osób wylewelowało. Rough Citrin, czyli okruch cytrynu, z którego bardzo się cieszę. I teraz, moja droga Auroro, tak. Mieliśmy tylko jeden punkt, kosty 2. Dobra, mieliśmy tylko jeden punkt, więc Magic Defense Upgrade na ciebie poszedł. Rubella ma tylko jeden, więc na razie się nie przyda. Finn ma jeden, więc możemy Rage of the Capilli na drugi poziom, czyli już o 20% mamy silniejsze zaklęcia w połączeniu to... W połączeniu z naszym Onyxem, który mamy wyekwipowany, to jest takie obrażenie, on zaczyna sadzić, że ło, ho, ho. Robert, masz tylko jeden punkt. Skill point. Masz tylko jeden skill point. Więc na razie nie dam rady nic zrobić. Ty też masz tylko jeden. Ongus nie ma nic i. Jen też nic nie ma. Jen musi mieć upgrade mocy magicznej, mana pointów. Increased chance. Nie. Increase maximum mana points by one permanently. Czyli w sumie muszę iść tędy. Slow strike. Very long, ale to jest ścieżka, na której Jen dostaje upgrade'y magii, punktów magii, więc musimy w to zainwestować, więc zaraz magic upgrade. Będziemy mieli siłę naszych zaklęć, będą silniejsze po prostu. Więc to jest chyba dobra ścieżka, żeby w nią pójść. Oczywiście fajnie by było mieć
backward slam na wszystkich, bo to zadaje obrażenia. Attack power, właśnie, to zadaje obrażenia, plus dodatkowo cofa przeciwników na linii czasu, tylko że to jest bardzo długie. Pojedynczego przeciwnika jest też średniego poziomu, ale... jeden backward slam na drugim poziomie może być... będziemy szli tym drzewkiem tutaj. Może nie dojdziemy do końca, ale... ale chociaż spróbujemy coś z tym zrobić. Dobra. Panie ponury żniwiarz. Powinien to być surprise attack, niestety nie jest. I te cholery są strasznie szybkie, muszę powiedzieć. I teraz... Auroro. Jako, że on jest nieodporny na światło, no to będziesz atakować od światła, zaś ty, Ongusie, wybacz, muszę cię zamienić na Fina. Fin zaś użyje swojej kochanej magii, tylko nie Wildfire, przepraszam, Lightning Strike na drugim poziomie, aby dopiec lodowemu Geodude'owi. I mam tylko nadzieję, że ten nie zdąży nas zaatakować, kiedy zrobimy ten atak. 553. Obydwoje są już na granicy wykończenia. I Aurora. Auroro, broń się, bo on zaatakuje i prawdopodobnie w ciebie. Tak jak myślałem. Ale to się źle dla niego skończy, bo Lightning Strike jeszcze raz użyty powinien go... no, w najprostszy sposób wykończyć. Dobra. Właśnie. 1000 obrażeń ponad wykończy tego przeciwnika. I on też powinien. 1400 obrażeń od samej Aurory zadane tamtemu przeciwnikowi również było skuteczne. I co mamy? Tristis i Jen wylevelowali. To są dwie postaci, które mnie na chwilę obecną interesują w kwestii levelowania, ponieważ... jak widzicie, Tristis ma 2 skill pointy, co oznacza, że Unstoppable na wszystkich będzie działać przez 6 tur. Czyli czy zostaniemy zaatakowani w czasie kastowania, czy nie, nie przerwie nam to kastowania. I znowu moje pytanie brzmi, czy naprawił to Ubisoft w którymś z poprzednich patchy do tej gry łatek, czy nie? Dlaczego? Bo to powinno działać razem z tym na trzecim poziomie na wszystkie postaci, nawet na te, które aktualnie nie walczą. Na wszystkich naszych kompanów to po prostu powinno działać. Jeżeli nie działa, no to to zostało zpatchowane. Jeżeli działa, to się bardzo cieszę z tego powodu. Ale, Jen, Genovefo, idziemy teraz tą ścieżką i dostaniesz nowy atak, który pewnie nie za długo ci posłuży, ale... mam jeszcze 2 skill pointy. Aha, właśnie. Rubella i kto jeszcze? I Robert. Robert za chwilę powinien wylevelować i powinien się skończyć problem z Robertem. I teraz widzę, że Pałac Słońca nie będzie taką jednostajną, bym powiedział, jednostajną, czy raczej prostoliniową lokacją. Wszystko tu jest zamrożone. I najprawdopodobniej będziemy musieli się troszeczkę tutaj... tutaj pokminić, jak na przykład tutaj, taka pseudo-zagadka, którą można było, jak widzicie, pominąć. Teraz w którą stronę powinienem się udać, nie wiem. Wiem jedno. Naprawdę mogłem to zrobić szybciej, kilkukrotnie szybciej. Ale jakoś tak nie za bardzo. Ale Stardust, którego poszukiwałem. Magic Stardust. I to jest Magic Stardust. Chwila. Inwentory. Co on daje? To jest podnosi permanentnie magię, siłę magii. To jest do siły magii. Kto tutaj będzie atakował magicznie? Owszem, ty atakujesz magicznie, ale twoje ataki magiczne mają na celu sparaliżować przeciwnika albo coś w tym stylu. Nie mają zadawać mu obrażeń od magii tak de facto. Więc najrozsądniej by było to dać albo Aurorze, albo Finowi. Wiecie co? I dam to Aurorze z tego względu, że Aurora atakuje światłem. A światło, jak widzicie, ostatnimi czasy zaczyna nam coraz bardziej pomagać w walce z przeciwnikami. Jeśli jeszcze jeden chociaż taki znajdziemy, to na pewno dostanie go Finn. Na 100% dostanie kolejny taki Magic Stardust.
Fin, jednakże czy my go dostaniemy, nie wiem, sprawdźmy na mapie, bo może wykorzystaliśmy wszystkie. Nie, jeszcze 3, więc istnieje szansa, że go dostaniemy. I tak, i tu jest kolejny mój niestety zarzut do gry, że one nie są... Że te Stardusty są oczywiście w określonych miejscach, ale fajnie by było, gdyby na przykład był taki, wiecie, w kształcie tylko Stardusta, znaczek, i żebyśmy nie wiedzieli, jaki to jest Stardust. I za każdym razem, gdybyśmy grali, za każdym razem byłby to inny Stardust. Wiecie, taki losowy lód, a nie, że jest on, tak jak mówiłem wcześniej, w wielu miejscach predefiniowany. I zostaliśmy zaatakowani przez tego przeciwnika. Przez tych przeciwników, powinienem powiedzieć. I oberwiemy na początku. Troszeczkę oberwiemy. 139, 84. Wow. To będzie boleć i to bardzo boleć, dlatego najpierw może obrona. Nie, wiecie co zrobimy? Zrobimy mój ulubiony ruch. Genovefo, wchodzisz do gry, bronisz się, ty masz obronę na trzecim poziomie, więc naprawdę masz dobrą tą obronę. Ty, moja droga Auroro, Starlight na wszystkich, wiem, że oni są odporni na to. Czy może ja chcę cię zamienić na inną osobę? I to będzie chyba dobre, żebyśmy zamienili ją na Ongusa. I w tym momencie Ongus wykorzysta Katygida Cliff na wszystkich, zaś Jen użyje paraliżu na wszystkich. No, 196 jest w miarę logiczne. I wszyscy powinni teraz atakować Ongusa, rzecz biorąc, albo nabierać siły, albo czegokolwiek innego. Słup. Przerwane kastowanie. Trochę to jest denerwujące, że tak to wygląda, ale jeszcze raz paraliż na wszystkich. Ongus, mój drogi. Taunt. Niech atakują ciebie. Bo przynajmniej Jen będzie mogła wykonać swój atak i wszystkich sparaliżować. A ty będziesz mógł zaatakować wszystkich pozostałych przy życiu. Sparaliżowani. Dobra. Bardzo mnie to cieszy, że wszyscy są sparaliżowani. Teraz ty użyjesz Katygida Cliff na wszystkich. A ty, Jen, zamienisz się z miejscami z Finnem. Finn zaś użyje Lightning Strike'u na lodowym Geodudzie. Obliterated. Dobra, jednego pokonaliśmy. Drugi powinien zaraz paść. I wymienimy Ongusa 1107. Wow. Capilli, Rage of the Capilli zaczyna działać. I co możemy zrobić? Możemy spróbować zaatakować go ogniem. Tego jeszcze nie próbowaliśmy. Za to ty na pewno zmienisz się na Aurorę. I Aurora użyje zwykłego Slasha. 185. Nawet nie sprawdziliśmy, czy ogień działa może na te gryfy. Te kamienne gryfy, czy czymkolwiek by nie były. Ale wreszcie... tu jest zamknięte, tędy nie pójdziemy. Nowe skill pointy, wiem gro. I na pewno skill pointy 2 ma Robert, więc Robert Sure Shot na trzecim poziomie, pasywny skill, masz o 15% szans więcej na zadanie ataku. Increase the chance of a critical hit, czyli tego ataku krytycznego, tego super ataku, masz 15% więcej. I w dalszym ciągu nie wiem, czy to cholerstwo nie działa czasem na wszystkich w party, ale jeżeli nie działa, no to trudno, a jeżeli działa, to bardzo fajnie i pewnie zauważymy to. Dobra, moi drodzy, zakończmy te bzdury i tym, że wam nie brak nic. Jak ktoś wie, z jakiej piosenki to jest cytat, to gratuluję mu znajomości tejże piosenki i pewnie już w tym momencie wiecie, czego ostatnio słuchałem. Dobra, moi drodzy, ten odcinek zakończymy na walce z panem ponurym żniwiarzem. A żeby nam się gra jakoś tak zapisała i żebyśmy ją zakończyli w jakimś takim... momencie, w którym rzeczywiście można by ją było zakończyć fajnie. Fajnie i z gracją bym powiedział. I cóż, moi drodzy. Kolejna walka. Ponury żniwiarz. Kamienny gargulec w kształcie
To jest w sumie gry w gargulec, tak powinienem tego przeciwnika nazywać. I lodowy Geodude. Wiecie co? Slash na wszystkich. Wiem, że to długo potrwa, ale... Ale to jest chyba jedyne dobre rozwiązanie na chwilę obecną. Są ataki od światła. On... Słup. No nie, mogłem go zatrzymać. A, troszeczkę... Idzie to nie po mojej myśli. Finn... Finn, mój drogi, jeżeli teraz zginiesz, to będziesz pierwszą postacią, która zginęła w czasie tej gry. Ale ja do tego nie dopuszczę, więc sorry. Sorry dla tych, którzy zakładali się, że w którymś z odcinków ostatnich chociaż jedna postać zginie. Nie! To się nie stanie, póki ja do tego nie dopuszczę. Albo po prostu nie zauważę, że trzeba coś z tym zrobić. Dobra. Finn, jeszcze raz uderzasz tym, a ty, droga Auroro, używasz magii światła na wszystkich. I mam nadzieję, że ci nie przerwą kastowania. RIP. Dobra, idzie to w niego. I troszeczkę go musimy podreperować. Oj, wygląda to źle. Dlatego też, czy ja chcę go mu dawać potkę, czy raczej wolę go podreperować w taki sposób. Dobra, wolę go podreperować w taki sposób. Wow! Naprawdę mógł zginąć, pomimo tego, że nie chciałem, żeby zginął. I Finnie, mój drogi, jeżeli ten słup pójdzie na ciebie, to naprawdę się wkurwię. Ale, Finnie, tak, powinieneś go zniszczyć. 553. Dlaczego atakujecie wszyscy w tego Fina? Co on wam zrobił? Zostawcie Fina, dobra. Jeszcze raz atak światła i chcę sprawdzić Wildfire na tego na to cholerstwo. Najpierw zaatakujesz to, jeżeli jest nieodporny na ogień. Wow, jesteś odporny na ogień. Na co ty nie jesteś odporny? Na wodę pewnie, co? Dobra, spróbujmy. Finn, Monsun na niego. Sprawdzę wszystkim, bo... Jeżeli Monsun i to nie zadziała, no to to oznacza, że jest nieodporny na... Na nie wiem już na co. Naprawdę to zaczyna być nużące, to co robicie. Wiecie co? A może prądem go? Jeżeli jest ziemnym, to to przyjmie. To wtedy znaczy, że woda na niego działa. Jeszcze raz. Uhiluj naszego drogiego Fina. Proszę, powiedzcie, że ten gargulec jest nieodporny na prąd. Woda? Na co ty jesteś nieodporny w takim wypadku? To już zaczyna... Mówię! To jest troszeczkę nużące, że... Czy ty właśnie wskrzesiłeś tego pierdolca? Dobra, tego się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się, że oni już na tym poziomie mają wskrzeszenie. Z tego wniosek, że powinienem go dość szybko zniszczyć. Ten najbardziej mi przeszkadza mi ten przeciwnik. I to bardzo. No ale już go drugi raz pokonaliśmy tego, więc... Ten też padł. Naprawdę to jest troszeczkę męczące. Szczególnie, że on jest naprawdę szybki. Pioruny nie. To co? Woda. Woda na ciebie działa. Aurora, weź się ulecz. Dlaczego ty zawsze atakujesz tego, który ma zaatakować ciebie? To jest troszeczkę oszustwo ze strony AI. No ale... No ale... Jeszcze raz zaatakujemy wodą. Bo nie wierzę w to, że ty jesteś odporny na wszystko. Jesteś odporny na wszystko. Super. Aurora, weź go, ulecz. I nawet nie mam go już jak spowalniać, bo... Po prostu nie da rady. To jest denerwujące. To jest naprawdę denerwujący przeciwnik, się okazuje. No, zostało mi tylko go atakować. Zmienić Fina.
na Ongusa i atakować fizycznie, bo tylko to chyba przynosi skutki. 287. Żadną magią nie osiągnęliśmy 287 obrażeń na tym przeciwniku. Także moja przestroga dla was, ten przeciwnik jest upierdliwy. I Rubella wylewelowała i ma dwa punkty, skill pointy, które damy jej w jej podstawowy atak. A przepraszam, tumble na wszystkich i podstawowy atak na wszystkich. I cóż, HP upgrade, aliment protection. Aliment protection na wszystkich, to jest... Nie wiem, dlaczego miałbym mieć aliment protection na pojedynczą osobę, skoro mam na wszystkich. No ale okej. Dobra, moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli wam się podobał lub nie, to fajnie by było, gdybyście ocenili tenże odcinek i napisali w komentarzu, dlaczego oceniliście w taki, a nie inny sposób. Czy to ocenilibyście ten odcinek pozytywnie czy negatywnie, ponieważ wasze komentarze oraz sugestie oraz oceny bardzo się przydadzą, aby zrobić taki improvement w nagrywaniu tej serii, a także pozostałych serii. Dlatego w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć!